Proszę. Proszę bardzo. Proszę. To ja pana proszę. Ależ proszę. Jedź pan. No jedziesz pan. Dalej jazda. Ujrzysz, ty szprycho scentrowanego roweru, ty grzmocie, ty mamucie, ty pieprzony, ty obrzynku, jak ja cię przytulę, ty się nie podbierasz, ty baranie, ty koszmarze cholerny, ty siwizno, ty. Reszta jest milczeniem, jak mówi Hamlet w utworze angielskiego literata niejakiego Szekspira. Albowiem jasne jest dla każdego, że jak już ktoś ma samochód, to znaczy to, że mu się śpieszy. I stąd płynie pewna prawidłowość mówiąca, iż kilkaset kilogramów pomnożonych przez pęd i popęd ma znaczną przewagę nad kilkudziesięcioma kilogramami ludzkiego mięsa. Prawidłowość sięga dalej i mówi: kilka ton może przepędzić kilkaset kilogramów. Jak więc widzimy?